De Vitum Forte. Dzień dobry, jeden z dziesięciu. Jeśli uważni obserwatorzy spostrzegli jakąś zmianę w tym, co widzą teraz na ekranie, to gratuluję spostrzegawczości, bowiem istotnie tło za mną, a w gruncie rzeczy całe studio dziś wygląda inaczej. Poprzednie studio też przedstawiało kosmos, no ale myśmy się przenieśli z jednego kosmosu do innego. I wiedzą już Państwo, że dziś rozgrywamy wielki finał 144. serii naszego teleturnieju. Poznajmy naszych gości. Leszek Burzyński, ekonomista z Warszawy koło Pomiechówka. Hubert Beczek z Radowa, obecnie historyk. Bogusław Wojcik z Rzeszowa, obecnie emeryt. Mateusz Baul, przyjechałem z Kozówki w powiecie grajewskim, jestem pracownikiem znanej sieci fast food. Zbigniew Chraplak, emerytowany handlowiec ze Swarzędza. Ireneusz Bernacki, przyjechałem ze Swarzędza, z wykształcenia jestem ekonomistą. Mirosław Mociak, technik, rolnik Zamościa. Dawid Frasz, lektor języka angielskiego z Warszawy. Andrzej Jędrzejewski, inżynier mechanik, przyjechałem ze Starachowic. Rafał Mazurek, urzędnik z Gorzowa. Pierwszy etap reguły znamy. Dwa pytania dla każdego. W którym stuleciu Ludwik Zamenhof wydał podręcznik, w którym przedstawił język Esperanto? W 19.